Gorąco w Waszyngtonie. Donald Trump reaguje na Twitterze. Donald Trump krytykuje Pence'a i prosi o wspieranie Straży Kapitolu. Prezydent USA Donald Trump skrytykował w środę swojego zastępcy Mike Pence'a za brak odwagi i poprosił o wspieranie Straży Kapitolu. Stany Zjednoczone domagają się prawdy. Napisał. Do gmachu Kapitolu wtargnęli sympatycy Trumpa. Dochodzi do starć ze służbami bezpieczeństwa. Mike Pence nie miał odwagi zrobić tego, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj i naszą konstytucję, dając Stanom szansę certyfikowania skorygowanego zestawu faktów, a nie tych fałszywych lub niedokładnych, o których poświadczenie poproszono je wcześniej. Stany Zjednoczone domagają się prawdy, napisał na Twitterze. Proszę, wspierajcie naszą Straż Kapitolu oraz służby bezpieczeństwa. Oni naprawdę są po stronie naszego kraju. Zachowujcie spokój, dodał w drugim z tweetów Trump. Kongres przerwał obrady. Wiceprezydent Pence, który przewodniczył posiedzeniu, został zaprowadzony w bezpieczne miejsce.